Szanowna Pani Dyrektor, drogie grono pedagogiczne, drodzy rodzice i przede wszystkim Wy, maturzyści. Bal studiówkowy jest wyjątkowym wydarzeniem w życiu każdego człowieka. Ten bal zdarza się raz na całe życie, ten swój bal. To jest też czas i moment, aby podziękować przede wszystkim Państwu profesorom za wkład pracy, jaki jest Waszym udziałem, po to, żeby odpowiednio przygotować młodych ludzi zarówno pod względem zdobytej wiedzy do egzaminu dojrzałości, ale to są również przygotowania związane z wejściem w dorosłe życie. Kształtowanie pewnych postaw, które pozwolą Wam, moi drodzy, kiedyś zdawać egzamin z dorosłego życia. Być dobrymi, wyjątkowymi ludźmi, którzy są chlubą nie tylko szkoły, ale są chlubą swojej rodziny, chlubą społeczności, w której będziecie żyć. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o zespół szkół ponadpodstawowych numer 8, chciałbym bardzo serdecznie pogratulować, bo nie wiem, czy Państwo wiecie. Szkoła drugi rok z rzędu znalazła się wśród dziesiątki najlepszych techników w województwie łódzkim. Jest najwyżej sklasyfikowana spośród wszystkich szkół prowadzonych przez powiat tomaszowski. Jest to zasługa nauczycieli, zasługa młodzieży, ale również i Was, drodzy rodzice. Wspólna praca przynosi dzisiaj określone efekty. Srebrna tarcza, po raz kolejny Pani Dyrektor, świadczy o tym, że te wszystkie działania, które zostały podjęte kilka lat temu, dzisiaj przynoszą sukcesy, przynoszą nam radość, Państwu również, że mamy w murach tej szkoły tak zdolną i wyjątkową młodzież, która chce się uczyć, chce kształtować swoje postawy w duchu zdobywania konkretnej wiedzy i to wszystko, co wiąże się z przebywaniem w tej szkole, jest tutaj dla nas wszystkich wspaniałe, wyjątkowe. Bardzo serdecznie Państwo profesorowie dziękuję za ten Wasz trud, za to, co robicie dla młodego pokolenia. Wam, drodzy rodzice, dziękuję za bardzo dobrą współpracę, zarówno ze szkołą, jak i z organem prowadzącym. Jeżeli chodzi o Was, drodzy maturzyści, życzę Wam, żebyście ten egzamin dojrzałości, który będzie za przysłowiowe 100 dni, zdali w sposób celujący. Żebyście osiągnęli jak najwyższe wyniki, takie, które pozwolą Wam dostać się na wymarzone uczelnie, na wymarzone kierunki studiów, żebyście mogli dalej realizować swoje już marzenia w dorosłym życiu. Także, drodzy Państwo, cieszę się bardzo, że przyszedł ten moment, gdzie mogę po raz kolejny złożyć gratulacje dla Was wszystkich. I również bardzo dziękuję, że tutaj studniówka będzie rozpoczynała się od poloneza. To, o czym mówiła Pani Dyrektor, od tego wyjątkowego tańca, który jest związany z naszą historią, z naszą tożsamością, który przynosi wiele radości, ale pokazuje dumę i wielkość narodu polskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za kultywowanie tej tradycji związanej z polskością i z naszą tomaszowską ziemią. Życzę, moi drodzy, udanej i bezpiecznej, radosnej zabawy. Mam nadzieję, że to wyjątkowe wydarzenie będziecie wspominać przez całe swoje życie. Wszystkiego dobrego i szczęść Boże. Szanowna Pani Dyrektor, drodzy uczniowie, szanowni profesorowie,
i wy, szanowni rodzice. Chciałbym krótko, ale nie wiem, czy się uda, ponieważ ta szkoła jest bliska mojemu sercu z racji tego, że też kończyłem tą szkołę i 20 parę lat temu stałem w murach tej szkoły, wtedy nie na sali tak pięknej, ale na sali gimnastycznej i też przeżywałem poloneza na studniówce. Szanowni profesorowie, bardzo dziękuję za wkład i pracę, którą włożyliście i wkładacie, aby ci uczniowie za chwilę mogli podejść do matury i na pewno super ją zdać, a później otwierać swoje horyzonty. Szanowni rodzice, dzisiaj stoicie pewnie teraz z niepewnością, z pewnym strachem, jak wypadnie studniówka w waszych pociech. Ale stoicie również z wielką dumą, bo ta piękna młodzież w waszych sercach na pewno daje wielką dumę. I bądźcie zawsze dumni ze swoich rodzin, ze swoich dzieci. A wy, szanowna młodzieży, pamiętajcie, że rodzice zawsze są z was dumni i zawsze będą za wami stali. Zawsze, kiedy pojawiają się problemy, a problemy w życiu zawsze się pojawiają, pierwsze co, przyjdźcie do rodziców, bo oni zawsze będą za wami stali murem. Pamiętajcie o tym. A teraz wy, piękne panie, przystojni panowie, dziś jest wasz wieczór. Jak można usłyszeć w refrenie męskiego grania mam supermoce, to wy dzisiaj macie supermoce. I życzę wam, żeby ten wieczór był waszym naprawdę niezapomnianym wieczorem, żebyście dzisiaj mieli supermoce. I to, o co mogę prosić, to za chwilę będziecie podchodzili do egzaminów maturalnych. Niektórzy z was pójdą na studia, niektórzy rozpoczną karierę zawodową. Natomiast, kochani, stawiajcie sobie wysoko poprzeczkę, nie bójcie się swoich marzeń, bo to jest ten moment, kiedy możecie je realizować. I nie dajcie sobie wmówić, że ty nie możesz tego, ty nie możesz tego, ty nie możesz iść na studia, ty nie możesz być prawnikiem, ty nie możesz być lekarzem, a ty nie możesz założyć swojej wymarzonej działalności gospodarczej. Realizujcie się w swoich planach, w swoich marzeniach, stawiajcie sobie wysoko cele, a dzisiaj miejcie super moc i życzę wam fantastycznej studniówki. Dziękuję bardzo. Kochani, ja króciutko chciałem podziękować za zaproszenie, chyba miałem ogromny zaszczyt wystąpić pierwszy raz na studniówce w mundurze. Nie miałem tego zaszczytu do tej pory. Chciałem wam życzyć wspaniałej szampańskiej zabawy, żeby was nic nie ominęło, żebyście rano się obudzili i byli szczęśliwi z tego balu. I pamiętajcie, maturę można powtórzyć, balu nie. Wszystko najlepsze. O zabranie głosu prosimy panią dyrektor Agnieszkę Dziedzic. Moi drodzy, studniówkę 2024 uważam za otwartą. Pozostało już około 100 dni do matury. Lata wspólnej nauki minęły nam zadziwiająco szybko. W szkolnej rzeczywistości, trudach pracy i radościach sukcesów towarzyszyliście nam wy. Szczególne podziękowania należą się naszym wychowawcom, którzy zawsze starali się służyć nam pomocą, obdarzali zrozumieniem i wiernie towarzyszyli we wspólnej wędrówce. Niech te kwiaty będą wyrazem naszej wdzięczności. Drogie koleżanki i koledzy, powtarzając za wieszczem, poloneza czas zacząć! Thank you.
Thank you.